Środa, 29 lutego, Marta Padiuczenko. Zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu? Sesja Rady Miasta. Bezpłatne porady. Tenisowe warsztaty. O opłatach za przedszkola miejskie i nie tylko dyskutowali zamojscy radni w trakcie 16. sesji Rady Miejskiej. Niedawno informowaliśmy Państwa o zmianie zasad finansowania pobytu dziecka w zamojskich przedszkolach publicznych. Nowy projekt uchwały zakłada wprowadzenie stawki godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu. Bezpłatnie można oddać dziecko na 5 godzin, za następne 4 będzie trzeba zapłacić. Podczas 16. sesji Rady Miejskiej zamojscy radni przyjęli stawkę 2 zł 25 groszy za godzinę, czyli nie 3 zł, jak przewidywano w projekcie uchwały. Radni uznali, że 0,15% minimalnego wynagrodzenia za kolejną godzinę pobytu będzie stawką odpowiednią. Opłata za uczęszczanie dziecka do przedszkola może być obniżona o połowę, jeżeli dochód rodziny na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Podczas sesji Rady Miejskiej zatwierdzono także taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Od 1 kwietnia zamościanie zapłacą więcej za wodę i ścieki. 1 metr sześcienny wody będzie kosztować gospodarstwa domowe 2 zł i 7 groszy netto, czyli o 7 groszy więcej niż obecnie. Odprowadzanie ścieków zdrożeje z 3 zł 38 groszy do 3 zł 62 groszy. Stawka za dostawę wody dla pozostałych odbiorców wyniesie 2 zł 44 grosze, a za ścieki 4 zł i 20 groszy. Podwyżka spowodowana jest rosnącymi kosztami związanymi m.in. z cenami energii elektrycznej, paliwa czy większymi podatkami. Zamojscy radni zdjęli uchwałę z porządku obrad, ponieważ do wprowadzenia nowej taryfy nie jest potrzebna ich zgoda. Radni podjęli też uchwałę dotyczącą użyczenia działki przy ulicy Sikorskiego na rzecz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Na tym terenie mają powstać obiekty sportowe katolickiej szkoły podstawowej i gimnazjum. Radni przyjęli też informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta oraz o stanie bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Sądzie Rejonowym w Zamościu udzielono bezpłatnych porad pokrzywdzonym. W ubiegłym tygodniu każdy zainteresowany mógł zgłaszać się po bezpłatną poradę prawną. Specjaliści dyżurowali w ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie całego kraju. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Sądzie Rejonowym w Zamościu dyżurowali prokurator i kurator. Zgłosiło się około 15 osób. Większość z nich to są faktycznie ofiary przemocy, ofiary przestępstw, nie tylko przemocy, bo są to również ofiary przestępstwa kradzieży. Są to osoby, które mają problemy z wyegzekwowaniem kwot należnych od sprawcy właśnie z różnego tytułu. Głównym celem akcji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Specyfiką naszego regionu jest nadużywanie alkoholu przez sprawcę i większość przestępstw popełnianych jest pod wpływem alkoholu, więc przemoc w rodzinie, konflikty z sąsiadami, masę problemów z sąsiadami, spory, naprawdę na tle różnych tematów. Na terenie województwa lubelskiego ośrodek pomocy dla takich osób mieści się w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym Agape w Lublinie. Zamojskie Towarzystwo Tenisowe, Klub Tenisowy Return zorganizowało warsztaty w Szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu. Warsztaty tenisowe z returnem to hasło akcji prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu. 25 lutego właśnie w tej szkole odbyły się pokazy gry w tenisa ziemnego dla dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej. Odbywają się tutaj w ramach wychowania fizycznego. Są to trzy szkoły, gimnazjum nr 5, szkoła podstawowa nr 8 i ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek. Tak jak powiedziałem, to jest ponad 600 uczniów, którzy tygodniowo tutaj ćwiczą. W celu przede wszystkim popularyzacji tej dyscypliny sportu, jakim jest tenis, zachęceniu rodziców do tego, aby zaczęli przyprowadzać dzieci na nasze treningi i przede wszystkim chcemy, żeby te dzieciaki się dobrze bawiły. Ci, którym spodobała się gra w tenisa, mogli się zapisać na zajęcia zorganizowane. Dysponujemy świetną kadrą trenerską. Dzisiaj akurat tak się składa, że z dziećmi pracuje trzech trenerów. Pan Czesław Czerniecki, Artur Zawiślak, Urszula Kawałko.
Są to zawodnicy, są to trenerzy, którzy szkolą zawodników od lat, mają bogate już osiągnięcia. Myślę, że warto skorzystać z ich doświadczeń i powierzyć im swoje dzieci, jeśli dzieci mają takie skłonności i pasję do uprawiania tenisa. Organizatorzy zapewniają fachową kadrę, możliwość wypożyczenia rakiet tenisowych. Zajęcia odbywać się będą w salach zamojskich szkół w ciągu roku w grupach 5-6-osobowych. Lubię bardzo grać, jeżdżę na turnieje. Mam bardzo dobrego trenera, który uczy mnie różnych umiejętności grania w tenisa. U mnie w rodzinie gra w tenisa brat, tata, babcia i dziadek. Być może wśród podopiecznych klubu tenisowego Return znajdzie się następca lub następczyni Agnieszki Radwańskiej, obecnie najlepszej polskiej tenisistki. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w piątek o 17:15.